Komputer Ultimate 64 to chyba najczęściej używany przeze mnie sprzęt retro, czy może raczej neo-retro. To współczesna implementacja Commodore 64 na układach FPGA o ogromnych możliwościach wykraczających poza bycie samym Commodorkiem i możliwością podpięcia dowolnych do niego akcesoriów. W środku znajdziemy jeszcze sprzętowe emulatory dwóch stacji dyskietek, kaseciaka, 2-8 SID-ów, drukarki, obsługę kartridży, splików i masę innych bajerów. Ma też on wejście Ethernet i pewne możliwości sieciowe, a z roku na rok od ponad 5 lat pojawiają się też aktualizacje oprogramowania dodające nowe możliwości. O tym, jak lubię tą maszynę, świadczy chociażby to, co zrobiłem z jej obudową. Prawda, że ładna? Jest jednak jedna rzecz, która mnie irytuje, zresztą nie tylko mnie. Wiecie, że na płycie głównej tego komputera można znaleźć od samego początku układ ESP32? To taki kontroler o dość sporej mocy, który niektórzy używają samego do budowy mini konsolek, ale który w założeniu jest kontrolerem do komunikacji ze światem, bo ma wbudowane Wi-Fi i Bluetooth. I wiecie, co on robił w Ultimate 64 przez ostatnie pół dekady? Otóż nie robił absolutnie nic. Po prostu sobie leżał i czekał, aż zostanie użyty. I oto jak jutrzenka swobody, jak książę na białym koniu, wjeżdża przygotowana przez naszego dobroczyńcę, twórcę tego projektu, Gideona, tak długo oczekiwana nowa wersja firmware'u dla Ultimate 64 numer 1.43, która w przebojowy sposób zdobywa nasze serca, bo jest to właśnie ta, która włącza w tym komputerze funkcję Wi-Fi. Co, jak, po co, dlaczego, dowiecie się już po małej przerwie na wiadomość od naszego partnera. PCBWay to firma, dostawca wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, ale także ich montażem i składaniem w gotowy do sprzedaży produkt. Jeśli zarejestrujecie się na stronie PCBWay.com, otrzymacie kupon na $5, który wystarczy Wam na opłacenie produkcji 5 sztuk płytek PCB, a możecie mi uwierzyć, możecie z ich pomocą wykonać w ten sposób masę dodatków do maszyn 8 i 16-bitowych, w tym samego Commodorka czy Atari, co wielokrotnie zresztą już Wam na filmach pokazywałem. Polecam więc firmę PCBWay i jej ofertę Waszej uwadze, a my tymczasem wracamy do tematu odcinka. Cześć, tu Bork, Retrogralnia, a dzisiaj coś, co naprawdę jest dla mnie prezentem na święta i właściwie też na nowy rok. Nowa aktualizacja dla Ultimate 64. Żeby Was nie zanudzać, zaraz pokażę Wam, jak zainstalować aktualizację, jak skonfigurować sieć, a następnie co można zrobić dzięki temu. A będzie to, uwierzcie mi, prawdziwa magia. To co? Zaczynamy! Zdobycie firmware'u do trudnych nie należy, wystarczy wejść na stronę ultimate64.com, pobrać sobie tam zip z najnowszym firmware'em i przekopiować ten nośnik USB, który oczywiście podłączamy do naszego komputerka Ultimate 64. Po uruchomieniu komputera nawigujemy do pendrive'a, który włożyliśmy. Następnie wchodzimy do katalogu z update'em, potem do katalogu 3.11. Tam znajdziemy o dziwo nasz update i uruchamiamy wersję U64, czyli aktualizację programowania dla komputera Ultimate 64. Pozostałe pliki są przeznaczone do aktualizacji programowania dla kartridża Ultimate 1541, stąd też taka podwójna numeracja. Tutaj możemy się zdecydować, czy kasujemy nasz dysk flash. Ja nie kasuję, ponieważ wgrałem tam chyba kilka plików, na przykład GIFI DOS, no i po tym wyborze następuje programowanie samego FPGA. Ono co prawda chwilkę trwa, ale nie jakoś długo. Po zakończeniu programowania pojawia się pytanie, czy chcemy zrestartować konfigurację. Ja wybrałem tak, wolę sobie tą konfigurację zrestartować i po chwili komputer się nam wyłączy, a po jego włączeniu czekała mnie taka dziwna sytuacja. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Zobaczcie, jak wygląda ta czcionka. Ewidentnie zmieniła mi się czcionka na jakąś taką czcionkę defaultową. Z tego względu musiałem zajrzeć do katalogu Flash, ROMs
i tam ustawić jeszcze raz ręcznie, że właśnie ten oryginalny charakter ROM przegrany kiedyś przeze mnie z Commodorka, czy właściwie z emulatora, ma być używany jako znaki. Jak widzicie, jest on w tym momencie używany już jako znaki. Też ustawiłem sobie, że Basiciem ma być Basic z tego pliku, który sobie wcześniej kiedyś przegrałem. Ustawiłem jeszcze GFIDOS na emulatorze stacji dyskietek i GFIDOS na samym Commodorku. No i w tym momencie Commodorek już nam działa poprawnie. Ale w tym momencie mamy tylko zaktualizowanego samego Ultimate 64. Musimy jeszcze zaktualizować układ ESP32, który robi się zupełnie osobno. Jak widzicie, wybrałem sobie z odpowiedniego katalogu odpowiedni plik i programowanie jest właśnie w toku. I co ciekawe, w tym momencie nie ma żadnego wskaźnika, że to oprogramowanie trwa. Ja za pierwszym razem w ogóle wyszedłem z tego katalogu, zacząłem sobie chodzić po różnych menusach, ale powinniśmy chyba w tym momencie sobie tutaj grzecznie poczekać, aż pojawi się o ten właśnie komunikat. Przy czym ja tutaj trochę przyspieszyłem czas. To trwa normalnie dłużej. I możemy teraz wejść sobie w połączenie Wi-Fi. Pojawi nam się lista naszych access pointów. Mój to BetterSite 64. Hasło dla tego testowego Wi-Fi mam no dosyć bardzo tajne, dlatego wam go nie pokażę. A po chwili, gdy wrócimy do naszej listy głównej, widzimy, że połączenie już mamy. I właściwie to wszystko. Teraz czas na pokazanie wam właśnie największej magii tego Wi-Fi. A tą magią jest integracja Ultimate 64 z serwisem Assembly 64. Wchodząc do menu, później F5, później Assembly 64, możemy sobie wpisać tutaj dowolną frazę wyszukiwania i po chwilę wyszukiwanie w internecie da nam listę jakichś tutaj, jak widzicie, wyników. Mamy tutaj różne River Raidy. To co, wejdźmy sobie enterem do jednego z nich, tylko do którego, a powiedzmy, że, a niech będzie ten. Ok, tutaj mamy jakąś dyskietkę, uruchommy ją i to wszystko. W tym momencie z internetu ściągnęła się dyskietka, skopiowała nam się do Ultimate 64 i została przez niego uruchomiona. Ile to może w sumie trwało? 10 sekund? 15 sekund? 15 sekund i mogę już grać w moją ukochaną gierkę. Oczywiście po tym, jak przełączę joystick w odpowiedni port na Commodorku. Ale to tak naprawdę wszystko. Już można grać. Jeśli nie spodobała mi się ta wersja, mogę wejść do menu, cofnąć się, lista dalej jest na ekranie, ta lista, którą wcześniej wyszukaliśmy, no i wybrać sobie inny plik, na przykład tutaj mamy T64, tutaj widzicie pobieranie trwa ciut dłużej, ale już zostało pobrane, w środku był plik PRG, no i znowu momenciki gramy w inną wersję River Raida. Oczywiście nie o taką wersję River Raida mi chodziło, no ale taka mi się wybrała. Dobra, powiedzmy, że znudziły mi się River Raidy. Wyszukajmy inną gierkę. Jestem fanem gierki Keystone Coppers na Atari 2600. Wydaje mi się, że na Commodorka też wyszła niedawno ta gierka. Wyszukujemy. I rzeczywiście jest kilka wersji, którą wybrać. Ano, pierwszą właściwie, może drugą z brzegu. Montowanie dysku. I gierka jest uruchomiona. Tak naprawdę nawet nie mrugnęliście oczami, a dyskietka już została pobrana. Pobieranie dyskietki to był moment od kliknięcia Enter na jej nazwie do wyświetlenia się jej zawartości. To było dosłownie, nie wiem, sekunda, pół sekundy, to pół sekundy i już możemy grać w kolejną super grę. Dobra, zobaczmy, co tam się jeszcze na tej liście znajduje. Tutaj na dole mamy jakąś muzykę. O, tutaj widzicie, mamy dwa pliki na liście. Pierwszy sobie uruchomiłem, no i tym pierwszym plikiem okazał się być tak naprawdę Player Seed. Dobra, już mi się muzyczka znudziła. Zobaczmy, jakie mamy jeszcze możliwości wyszukiwania. Nie musimy wpisywać koniecznie nazwy, możemy wpisać na przykład nazwę eventu, o który nam chodzi. A wpiszę sobie TheCrunch, takie wrocławskie demo party. Zobaczymy, co się tutaj wyszuka. No nie jest za duża lista, nie wiem dlaczego, ale chyba
z TheCruncha nie jest dużo rzeczy wrzucanych na sieć, do tych wszystkich serwisów, gdzie jest trzymana demo scena, albo też być może jest źle wypełniona na przykład nazwa. Ale jak widzicie, jakieś dema, które na TheCrunchu były, są. No i odpalmy sobie demko C64 Power, cały chyba 1 kilobajt. No, przepiękne demko. To był oczywiście taki żarcik, odpalmy może coś innego. O, tutaj widzicie, mamy do wyboru dwa pliki, dyskietkę i sam seed. Może jednak nie będę montował dyskietki, odpalę bezpośrednio plik seed. I jak widzicie, ten plik seed otwiera się nam w playerze, który wbudowany jest w Ultimate 64. Także myślę, że bardzo fajnie. Jeśli Was interesuje, z jakich baz danych pobierane są te pliki, z jakich stron pobierane są te pliki, no to tutaj macie ich listę. No jest całkiem pokaźna. Możemy też sobie wybrać kategorię, jaką chcemy przeszukać. O, na przykład demka. W podkategorii myślę, nie będziemy tutaj grzebać. O, można wybrać typ, plik D64, datę wydania danej produkcji, powiedzmy rok 82. I co? Zobaczymy, co się tutaj znalazło. Tylko jeden plik, jeden wpis, to chyba za mało. Może jak usuniemy typ, zmienimy datę na późniejszą. O, tutaj jak widzicie, jest o wiele więcej już znalezionych demek. Możemy sobie też na przykład ustawić minimalną ocenę, jaką otrzymała dana produkcja i dzięki temu znaleźć tak zwane demka dobre. Tutaj nam się udało coś takiego z roku 85 znaleźć i co to będzie? Okej, dobra, może nie jest to najpiękniejsze i najlepsze demko, ale to jest powiedzmy rok 85. Można tutaj wybaczyć demoscenie. Ustawmy więc sobie może nowe wyszukiwanie. Też niech będą to dema. No bo dema w sumie chyba najłatwiej się wyszukuje i powiedzmy, że wyszukamy te dema z ostatniego roku i też chyba najlepiej wyszukiwać te, które są dobre, dlatego też sobie zaraz tutaj ustawię rating na powiedzmy, no niech będzie 9 i tu nam się powinny pokazać najlepsze demka z ostatniego roku i rzeczywiście wygląda to nieźle. Oczywiście wybrałem tutaj Mikołaja ze względu na ten świąteczny czas, jaki przeżywamy. Ale tak mówiąc serio, poszukajmy sobie jedno z lepszych demek, Mojo. Tutaj widzicie, mamy kilka wersji, chodzi mi o Mojo Bonsai. Jak widzicie, tutaj znalazło się naprawdę dużo plików i też możecie zobaczyć, że to demko jest wielodyskietkowe. No zobaczymy, jak to zadziała. Uruchamiamy pierwszą dyskietkę. Ona dosyć szybko się załadowała z internetu i uruchomiła. Oglądamy sobie demko, ale już po jakimś czasie powinno nas ono poprosić o zmianę dyskietki. I rzeczywiście już po chwili nas prosi o włożenie dyskietki numer 2. I jedyne co musimy zrobić, to tak jak zwykle się robi w Ultimate, wejść do menu, wybrać drugą dyskietkę i znowu zamontować. Dosłownie po 5 sekundach dyskietka jest ściągnięta i uruchamia się nam dalej dalsza część tego pięknego demka. Ja tutaj więcej rzeczy testowałem, m.in. kartridże, ale pokażę Wam zamiast tego miejsce, w którym możecie znaleźć ściągnięte przez Was dane. One sobie leżą w RAM dysku Ultimate 64 i zostaną skasowane po tym, jak komputer zrestartujecie. Zanim to zrobicie, możecie dalej je stąd uruchamiać, ewentualnie skopiować sobie je na USB. Także bardzo fajnie jest to zorganizowane. I to jest pierwsza część tej magii, a teraz część na tą drugą część magii, o której jeszcze nie mówiłem. Czas na pokazanie, że w tym momencie ten komputer stał się też serwerem www. Jeśli wpiszemy sobie w przeglądarkę internetową adres IP tego komputera, który tutaj widzicie, który został mu przydzielony, to naszym oczom, waszym oczom ukaże się prosta strona internetowa, dzięki której można sterować Ultimate 64. Ta strona internetowa jest odpalona na samym Ultimate. I tak możemy sobie na przykład przeciągnąć z naszego peceta SIDA, a następnie wcisnąć play.
i dosłownie po kilku sekundach Ultimate zacznie nam grać tym wybranym przez nas seedem. W ten sam sposób możemy uruchamiać pliki PRG i cartridge. Tutaj też wystarczy przeciągnąć sobie, czy wybrać programik, wcisnąć run, no i on, ten program, w tym przypadku demko, dosłownie po sekundzie odpala się już na Ultimate. Mamy tutaj takie zdalne sterowanie. Są też tutaj inne bajery, jak na przykład podgląd i zmiana pamięci komputera w locie, ale tutaj, bądźmy szczerzy, nie miałem za bardzo pomysłu, co pokazać. Za to mi się bardzo spodobał edytor Basica przez www. Zobaczcie, w tym momencie nie mamy nic w pamięci komputera. Wpisujemy sobie program na przeglądarce, klikamy upload i program ten magicznie już się pojawił w pamięci komputera, w pamięci Ultimate 64. No powiedzcie mi, czy to nie jest wszystko fajne. Mamy tutaj też inne możliwości. Pojawiło się w ogóle API do sterowania tym komputerem przez serwer HTTP. Możemy też komputer zrestartować, zrebootować. No pełno nowych, ciekawych możliwości, ale nie będę Was już w tym momencie więcej męczył. Moi drodzy, to jest właśnie to, na co czekałem od lat. Bezproblemowe, bezkablowe, wygodne, szybkie i łatwe uruchamianie nowego softu na Commodore 64 bez nagrywania dyskietek, kart SD czy nośników USB. Już nie mogę się doczekać, jak skorzystamy z tego cuda na jednym z najbliższych streamów i zrobimy sobie taki komodorkowy koncert życzeń. Jedyną łyżką dziegciu w tej beczce miodu jest fakt, że w chwili obecnej nie można sobie kupić samego Ultimate'a 64, bo używane w nim układy FPGA odeszły już do lamusa, czy raczej osiągnęły kosmiczne ceny. Jednak są zapowiedzi, że już w tym roku, tym, który będziemy mieć pojutrze, czyli 2024, pojawi się nowa wersja Ultimate 64 na nowsze układy FPGA i będzie można go sobie znowu zakupić bez problemu. No ale zobaczymy, jak to będzie. Przy okazji zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, do wsparcia nas na Patronite, czy to na YouTubie, do odwiedzenia naszego serwera Discordowego i jako, że nie będziemy się pewnie już widzieć w tym roku, wszystkiego najlepszego w tym przyszłym. Pozdrawiam serdecznie, Bork, Retrogralnia.